Grzegorz Piechowicz, Automobil Klub Bielsko-Podlaski. Jesteśmy w Kotułowie na Cegielni. No i za moment pan Grzegorz opisze mi to, co będzie się działo dzisiejszego dnia właśnie tutaj na Kubikach w Kotułowie. Co widzę? Co widzę? No, przygotowują się samochody do startu. Za chwilę ruszamy z pierwszą rundą w tym roku. Super sprint o puchar Valtimbert. Jesteśmy na terenie tej firmy. I tutaj mamy wspaniałą nagrodę, paletę peletu, tak, do wygrania, więc tutaj jest zawodnicy, wszyscy się szykują, wszyscy się spinają, żeby jak najlepiej przejechać, tak, i no, ruszamy z sezonem, tak, dość bogatym, bo mamy sporo imprez w tym roku zaplanowanych. Trasa widzę wyznaczona. Tak, już sędzia przejeżdża, sprawdza poprawność ustawienia, czy się wszystko jest bezpiecznie ustawione, także za chwilkę będziemy wiedzieli. Grzesiek, te rajdy przeznaczone tak naprawdę. Dla amatorów, dla wszystkich amatorów. Mamy, cieszymy się bardzo, bo parę osób zdecydowało się wystartować po raz pierwszy, także mamy samochody totalnie cywilne, Audi A3, BMW, prawda, to są nowe auta, oprócz tych, które startują naszych mistrzów, prawda, co startują po całej Polsce. I powiem, to jest najlepszy moment, tak, czyli w tym momencie super sprint, tu nie jest wymagany pilot, nie trzeba znać żadnej nawigacji, po prostu się przyjeżdża, sprawdza się, jak trasa wygląda, jak jeżdżą inni, jedzie się to samo na czas, prosta sprawa. Nagrodą jest ten pelet, tak? Tak, tym razem tak. Tak się nam sponsor tutaj, że tak powiem, postawił, że mamy po prostu pelet. Inaczej, nagroda jest tak określona. Auto, które wygra, może być do pełna załadowane tym peletem, czyli może zabrać ze sobą tyle, ile zmieści, nie? To jest taka, bez limitu ta nagroda jest po prostu, nie? Dobrze, że nie wiedzą tego kierowcy tirów. Nie, no kategoria B, tutaj jest wymóg, nie? Także można wystartować busem, można wystartować pick-upem, ale jeszcze trzeba wygrać, nie? To żart taki, oczywiście. Grzesiek, gmina Piszczec to i wójt... Zresztą teraz pan burmistrz Kamil Korzuchowski. Tu znajdujecie dobre... Tak, bardzo nam się dobrze współpracuje w związku z tym, że jest to miasto, prawda, od niedawna. Zaplanowaliśmy już nie super sprint, tylko raz wyżej, KJS, tak jak jest rajd bialski, jest rajd międzyrzecki i w tym roku postanowiliśmy dołączyć jeszcze rajd piszczacki. I to będziemy organizować w czerwcu. Chociaż nie wiem, czy pan wójt już wie, że tak... Pan burmistrz, że go tak wyróżnimy. Pozdrawiamy. Będziemy na pewno się spotykać po tym rajdzie, już będziemy się spotykać, będziemy na ten temat rozmawiać. I jeszcze na koniec, powiedz mi o tym, że mówiłeś, że bogato się zapowiada ten sezon. No, zapowiada się bogato z tego tytułu, że mamy zaplanowanych bodajże 7 czy 8 rund tych super sprintów. Oprócz tego, że robimy to w naszych okolicach. W Lublinie nic się nie działo od 5 lat. Robimy 4 rundy w Lublinie na Elizówce i to też jest nasze wykonawstwo. Tak? Czyli my tutaj jako Automobil Bielsko-Podlaski organizujemy imprezę w tym momencie dla Lublina. I te 3 rajdy, o których wspomniałem, większe, tak, gdzie tutaj już jest wymagany pilot, gdzie jest wymagany ten, gdzie tu liczymy, że po prostu troszeczkę zawodników nam z Polski też przyjedzie. Będzie to rajd bialski, rajd międzyrzecki i nowy rajd piszczacki. Grzegorz Piechowicz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Powodzenia. Za chwilę ruszamy.